Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została powołana do życia w 1994 roku. Jej misją jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR pełni rolę akredytowanej agencji płatniczej, rozdziela fundusze w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Struktura agencji tworzy 16 oddziałów regionalnych oraz 314 biur powiatowych, w których zatrudnionych jest łącznie około 12 tysięcy pracowników. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Agencja ma jasno określone cele. To jest szybkie i bezbłędne przyjęcie, zweryfikowanie wniosku o dopłatę dla beneficjentów, a następnie przekazanie środków do beneficjenta. Wszystkie wnioski muszą być obsłużone w ściśle określonym czasie. Tysiące pracowników agencji weryfikuje i opiniuje te wnioski, a następnie uruchamia transakcje płatności dla tych, które już zostały pozytywnie rozpatrzone. Ponad milion beneficjentów składa też wnioski online. Co więcej, niezbędna jest pełna współpraca aplikacji z mapą cyfrową dla określenia działek rolnych. Wszystko to razem generuje ogromne obciążenie serwerów. System w tych momentach wzmożonego napływu wniosków musi działać w trybie pełnej dostępności, to jest 24/7, i utrzymywać wymagane parametry wydajnościowe, takie jak szybkość, brak błędów, poprawność zapisu i odczytu. Cele te można osiągnąć dzięki dynamicznej skalowalności systemu, zarówno aplikacji, jak i baz danych. Aby to osiągnąć, w agencji wdrożono m.in. konteneryzację aplikacji, a także wykorzystano wydajną, stabilną, a przede wszystkim skalowalną bazę danych EDB Postgres Advanced Server. Odpowiedzią na wyzwania agencji jest konteneryzacja aplikacji, umożliwiająca szybkie zwiększanie mocy przetwarzania w odpowiedzi na bieżące potrzeby. A z drugiej strony zwalnianie zasobów w momencie spadku zapotrzebowania. Takie właśnie rozwiązanie zastosowano przy tworzeniu aplikacji e-Wniosek Plus, służącej do składania wniosków online. Kluczowym elementem rozwiązania jest baza EDB Postgres Advanced Server. Zapewnia ona wydajną współpracę ze skonteneryzowanymi aplikacjami oraz moduł przestrzenny PostGIS, służący do przetwarzania informacji o obiektach geograficznych GIS. Aktualnie ARiMR posiada jedną z większych instalacji EDB Postgres Advanced Server w Europie. Agencja już wcześniej korzystała ze społecznościowej wersji bazy danych PostgreSQL, systematycznie zwiększając zakres jej wykorzystywania. Wdrożenie pierwszych aplikacji EDB Postgres nastąpiło na przełomie 2014 i 2015 roku i było świadomym wyborem agencji zgodnym ze strategią rozwoju IT w oparciu o narzędzia open source. Przez kolejne lata przygotowywano się do szerszego wdrożenia tego oprogramowania i pełnego wykorzystania jego zalet. Szkolenia dla pracowników, pomoc w planowaniu architektury oraz wsparcie techniczne świadczone przez naszego partnera Linux Polska pomogły agencji zbudować niezbędne zaplecze. Ułatwiło to szybką adopcję technologii i realizację nowych projektów całkowicie opartych o EDB Postgres. Aby zapewnić pełne wsparcie w trybie 24/7, zdecydowano się na zastosowanie wersji EDB Postgres Advanced Server. Dzisiaj EDB Postgres Advanced Server jest zainstalowana na środowisku, które obsługuje kluczowe aplikacje agencji. Dostawcy IT ze swojej strony muszą zapewnić nam dostępność i wydajność pracy systemów. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że umiejętne zastosowanie rozwiązań open source w obszarze baz danych pozwala na realizację naszych krytycznych wymagań, dodatkowo umożliwiając optymalizację kosztów. Dodatkowe narzędzia oferowane w EDB Postgres ułatwiają także pracę administratorom w zakresie monitorowania, zarządzania oraz tworzenia kopii zapasowych. Szkolenia i warsztaty zrealizowane przez Linux Polska nie tylko pomogły nam w adopcji technologii EDB Postgres i podniesieniu kompetencji naszych zespołów IT, ale pozwoliły również na zmianę spojrzenia co do możliwości wykorzystania rozwiązań open source. Linux Polska w dalszym ciągu pomaga agencji w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych oraz doradza w planowaniu rozwoju infrastruktury bazodanowej.